Andrzej Piaseczny ujawnił, jak wygląda jego relacja z bratem. Andrzej Piaseczny zwykle niechętnie odpowiada na pytania dotyczące swojego prywatnego życia. Nie trzeba szukać daleko, od lat z powodzeniem udaje mu się ukrywać tożsamość swojego partner przed światem, co pozwala im na zachowanie prywatności. Muzykowi zdradza się jednak uchylać rąbka tajemnicy na temat członków swojej rodziny. Tym razem piosenkarz zdecydował odnieść się do niedawnych plotek dotyczących jego brata. Andrzej Piaseczny nie kryje, że rodzina jest dla niego ważna. Andrzej Piaseczny nie kryje, że rodzina jest dla niego niezwykle ważna. Popularny muzyk wraz ze swoim partnerem mieszkają razem z jego mamą w niewielkiej wsi. Dzięki temu mogą się nią na co dzień opiekować 86-latką. Wokalista może pochwalić się także młodszą siostrą i starszym bratem, jak również z synami ze swojego wieloletniego związku z Mirosławą. Jak zdradził w jednym z wywiadów, choć nie są jego biologicznymi potomkami i nie noszą jego nazwiska, zawsze będą mogli na niego liczyć. Przyszłość niesie wiele niewiadomych. Ale jednego jestem pewien, jakkolwiek potoczy się nasze życie, nie ma takiej możliwości, żebym zostawił tych ludzi w sensie moralnym, by nie mogli na mnie liczyć, powiedział Vivie. Andrzej Piaseczny pokłócił się z bratem. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o starszym o 4 lata bracie Andrzeja Piasecznego. O ile o jego innych krewnych pojawia się wiele wzmianek w sieci, informacje o jego bracie nie są tak łatwe do znalezienia. Krzysztof Piaseczny z zawodu jest prawnikiem i sędzią, który jest ponadto mocno związany z organizacjami harcerskimi. Artysta, który nie kryje swoich antypatii wobec partii Prawo o Sprawiedliwość, co jakiś czas temu kosztowało go pracę jurora w programie The Voice Senior. Zdradził w jednym z wywiadów, że dzieli ich różnica światopoglądów. W mediach szybko pojawiły się doniesienia o rzekomym konflikcie między braćmi. Istnieje różnica zdań, tak, jak w wielu rodzinach, ale kiedy siadamy do stołu, nie rozmawiamy o polityce w ogóle. Jest w rodzinie linia podziału, ale myślę, że ona występuje w bardzo wielu miejscach. I to już nie jest śmieszne, że przekroczyliśmy granicę przyzwoitości w obrzucaniu się obustronnie inwektywami, zdradził w programie Onet.